Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 17 odcinek z Gotika 2 Noc Kruka. No i dobra, jedziemy, koksie magu ognia. Ostatnio wybijaliśmy jedną grupę bandytów, jakiś koleś idzie. A, to Erol, zanim sobie pójdziemy teraz. Ostatnio żeśmy wybijali jedną grupę bandytów. Niestety nowicjusz Dyrian niestety zginął z powodu walki z bandytami. No przydał się jako taka mała przynęta, tutaj trupy sobie leżą fajne. Dobra, idziemy za naszym starym prykiem Erolem. Doprowadzi nas do jego chatki, gdzie sobie potem możemy z nim pohandlować bezpośrednio. Zobaczymy, jakie on będzie miał jakieś rary tasy, to może nawet kupię coś. Chociaż, no, nie grzeszę bogactwem, ale mam jakieś pieniążki. Idziemy sobie za Erolem, trochę to może potrwać. A może sobie włączę caps locka, o tak, będzie przyjemniej. Trochę sobie z nim połazimy. A jeżeli napotkamy jakieś niebezpieczeństwo, to zawsze możemy. Oj, wybaczcie, ale teraz musiała mi mama zadzwonić, więc zaraz będę. Okej, jestem już. No niestety musieli do mnie rodzice dzwonić akurat w czasie nagrywania, jeszcze tak na początku. Ale to wiecie, normalka dla mnie to jest. O, tam jest rodzina krwiopijców i topielców. Aż się zrymowało. Tutaj kolejne muszki, owocówki. Tutaj chyba się proszą o lanie. Czemu tam jednak krwiopijca jest? Znowu jedna... Oh shit. No. Oh shit! Koniec z tobą, Pekro! Ja go podpaliłem przez przypadek. Sorry, muchachos. No. Koniec z tobą, no nic bestio. Mi nawet nie dałeś wybić. Łe, kurde, ty skurczybyku. Jesteś brutalny. Czemu idziesz skrótem? Takie mam pytanie. Myślałem, że sobie pójdziesz normalną drogą. I sorki, żem cię walnął kulą ognia. Znaczy kulą ognia, ognistą strzałą. A zjem sobie tego krzewa. Czemu? Bo chcę. Tak. Dobra, cholera. Jasne, żem cię musiał zranić. Zraniłem też twoje uczucia, nie? Prowadź szybciej, staruchu. Bo cię zaraz w dupsko walnę. I może przyspieszysz jakoś. No widać, że masz tą nogę złamaną, tak krzywo chodzisz. Jakby... What the fuck? Już najemnicy ruszają na wojnę. Z koblinami. Ty? A niech walczą. Walczatorzy. Jedna bestia mniej. Widać, że już sobie zafundowaliście trochę walki. Pozbieram po was te rzeczy. Co to się ma tam pałętać? Dobra, mogę iść tam do tego chłopa. Podejdę do niego. Może coś sobie kupię u niego. Ale dzień dobry. Twoja to chata? Twoja chata? O, tak, o co chodzi? Nie masz żadnych kłopotów z najemnikami? Nie czepiają się mnie, a ja nie mieszam się do ich spraw. Są dobrymi klientami i za niewielką opłatą pilnują mojej chaty, gdy mnie tu nie ma. Strażnicy normalnie są dla ciebie. No pokaż mi swoje towary. Niestety asortyment moich towarów nie jest zbyt duży. No nie pitul. Ciężki młot. No widać, jak nie jest duży. Kurde, stary, ja bym takie chciał mieć sprzęty. O! Eliksir życia za 1500. Kurde, skąd ja tyle hajsu wytrzasnę? Premia do siły. Stary, muszę coś sprzedać. Bo ja potrzebuję takiego sprzętu. Musiało się to zdarzyć. Kurde, no nie, aż się opłaca. Stary. Łuk. A wiesz co? Ja już chyba z łuku nie będę strzelał. A może jednak będę. Muszę się zastanowić. To żadna tajemnica. To dość grubo. Bo wiesz. Ja bym sobie chciał kupić tą miksturkę. By mi dodało 20 HP więcej. A według mnie to jest dość opłacalne. Nie wie, jak się trzyma. A ja mam jakąś miksturę szybkości? Żadna wielka sprawa. Nie, wydawało mi się. Dziwne. Coś jeszcze mogę sprzedać? Skórki nie. Nie opłaca się. Trzymam się od tego z daleka.
Co ja mogę jeszcze? O, brełki złota sprzedam, lutnie. W końcu to była żuwaczki. Nie, to są ważne rzeczy. To było wiadomo. I one nie mają z tym nic wspólnego. A ja jeszcze mogę wyjąć mieszki ze złotem. A to takie buty, chwileczkę. Mam mieszki ze złotem. Sobie wypakuję. O tak. I jeszcze coś ewentualnie sprzedam. Proszę. I jeszcze mogę coś sprzedać bezużytecznego. Hej! Jeszcze strzały sprzedam, tam chyba z 83 sztuki. Nie mam czasu na takie rzeczy. Okej. Okay. Świetnie. I kupuję od ciebie tą miksturkę. Trudno. On myśli, stracę hajs, ale będę miał miksturę. Nie doszło do 20 HP więcej. Jestem bez hajsu. Ale wydudlamy teraz tą miksturkę. Teraz mamy 20. Co? Premia punktów. A, więcej HP, tak? Świetnie. Dzięki ci. Niestety. Myślisz, że ja mam lepiej? A chuj! Sprzedaję łuk. Co mi tam? Ten miecz też mogę sprzedać. I już wyrobiłem się złota. Haha, akurat 301. A tak jak zawsze na YouTubie, jak ktoś wystawia, to zawsze na początku mu pokazuje 301. Ponad 301 wyświetleń. Super, takie złotko chciałem mieć. Dobra. Idę sobie stąd. A pierścień za ile? Za tysiaka. Ho stary, to się nie przepłacę. A wiesz co? Potki też sobie kupię. Czemu by nie? Dzięki, stary, takżeś mnie normalnie zaskoczył swoim, jak... nie wiem, czy miałem muzykę walki, nie wiem, trzymam się od tego z daleka. Coś zrobił, nie tak? Dobrze, wiecie co? Dzisiaj udajemy się do kolejnej grupy bandytów, która jest za farmą Bengara. A ja chyba przecież wiem, gdzie to jest, więc może lepiej pójdziemy sobie drogą przez farmę Onara. Słyszę gobliny, ale nie mam zamiaru z nimi walczyć. Ale mam teraz 20 HP więcej, więc to jest dla mnie bardziej opłacalne. Co tam, wydałem 1,5 złota, ale przynajmniej jestem porządnie... tylko plotki. Mam porządną ilość życia. Come on! Kurde, jeszcze tu. No chodź, chodź. A! Ty, no wal mi, no spokojnie, ja się nie boję. O kurde, teraz i... O! Zjadłem baranią kiełbasę, przecież już jej nie miałem. Pewnie po tym nowicjuszu. Nie ma czego plądrować. No pewnie, że nie ma czego plądrować. A cóż ty sobie myślał? O, tu jest co do wybijania, tylko wiecie co, ja się boję. Bo te stworzenia mogą mnie powybijać, a ja mam tylko jeden czar. Muszę sobie teraz oszczędzać punkty nauki na ten. Na co? Zaraz wam powiem, bo już, zapomniałem co chciałem powiedzieć. Jeden punkt, 10 punktów nauki na jakieś, nie wiem, manę. Tudzież też może jeszcze nowe czary. No to jest przydatne, powiem wam szczerze. Dobra, możemy sobie iść. Nie boję się ich. Nie czuję strachu pod nogami. To jakiś najemnik, którego walę, mam go gdzieś. No i dobra, myślę, że już tu możemy iść. Tam jest jakaś wieża, która mnie ona w ogóle nie obchodzi. Ja miałem chyba tylko... Ja chyba w złą stronę poszedłem. Coś tak też przeczuwam. Albo i dobrze idę. O, kamienna tablica. No, trochę źle poszedłem. Aż nawet za bardzo. Ale roślinki pozbieram. Bo się przydadzą. Tu kolejna kaplica Inosa. O, kolejna kamienna tabliczka. Świetnie, ja je kolekcjonuję, bo nie warto ich sprzedawać, bo... można je potem kiedyś wykorzystać. Dobra, chodź tu.
No, walcz z nim, co ty odpieprzasz? No, come on. Może jeden. Bo ja z wieloma naraz nie dam sobie rady. No podejdź tu, gówniarzu. O tak. Kurde, żeby nie wybiją. Gonią mnie? O cholera. No dobra, proszę się o fight. Dobry. Ludzie. Nie przesadzajcie. Kurde, jakie szybkie są te skurczybyki. Chwileczkę. Już przestały mnie gonić. Ja wale. Jakie małe zaskrońce. Kurde, ja nawet się nie mogę pozbierać, a oni już sobie walą. Kurde, co oni sobie myślą? O, mam 5 maksymalnie mało punktów za many. Ale ja nie mam innych czarów, więc muszę walić jedynie z tego, no, ognistej strzały. No, trochę słabo, ale no, kurde, no. Tam jakiś był strażnik, którego mam w dupie. Teraz muszę zabić te pełzaczki. Come on! Aj, spudłowałem. No i patrz, co ja zrobiłem. Jeszcze się nie umiem tak dobrze magiem posługiwać. Dobra. No chodź, chodź tu. Do wuja. No, come on. Banał. Dobra. Gówno mi możecie zrobić. Tak naprawdę. Dobra, to może coś zjemy. Trzeba będzie naprawdę się zaopatrzyć w duże zapasy jedzenia. Z tego co wiem, to za niedługo możemy się naprawdę porządnie obłowić. Dobra, pojadłem sobie trochę chwastów. Możemy dalej iść. To tutaj będzie, tak czuję. Już długo nagrywam. Patrzę na czas, o, jakiś pałasz bandytów. Fajnie, fajnie. O, dobra. O, to są niebieskie bezy. Bzy. Czy tam bezy? One są przydatne. O kurde, teraz będzie mnie goniło stado rozwścieczonych ścierwojadów. Ten mnie może dziobać, ile chce. Dobra, teraz tobą się trzeba zająć. No tak. Świartujemy cię. Pięknie. Okej, oczko. Zjadamy sobie to, co trzeba. Gulasz wypiję. Mniam, mniam, mniam. Kiełbaski trochę. Za chwilę mi się skończy ta kiełbasa, którą skradłem strażnikowi miejskiemu. 15 minut za chwilę będzie. Mięsko weźmiemy. Tylko teraz zapisałbym sobie postępy. Bo bym, kurde, był wściekły. To jeszcze jak? No dobra. Mamy następne zaskrońce. Dobra, walczymy z nimi. Ryzyk fizyk. No stary, dobrze. No, siul, siul. Nie, nie dotkniesz mnie już. Nawet o tym nie myśl. Pięknie. Fajnie się gra magiem. Trzeba przyznać. Trzeba przyznać. Chlebka z serem. O, może piwko wypijemy. O, plus jeden mana. O, jak zarąbiście. No to jednak opłacało się wypić piwsko Koragona. Nie no, zarąbiście. No nie wiedziałem, naprawdę no.
rybka. To. A proszę, teraz może jeszcze. Ogniste ziółko. Am, niam, niam. Dobra. Teraz trzeba przygotować się na walkę z bandytami. Gdyż to nie będzie taka super łatwa walka z nimi. Pozbieram sobie trochę ziółek. Się przydadzą. 16,5 minuty, kurde. Okej, okay. Tu mamy znowu jakieś grzyby, nie grzyby. No, smoczy korzeń. No dobra. To będzie się trzeba przygotować na masakrę, jaką możemy sobie zafundować. O kurde, łucznik. Cholernie, niedobrze. Aj, trochę żałuję, żebym ten łuk sprzedał. Ale no nic nie poradzę. Coś jeszcze może mi manę odnowić? O, rum. Piwsko. Trochę się ochleję, ale będzie bek. No chlej to, stary. Grog prawdziwego marynarza. A wypiję. Co mi tam ochleje się dzisiaj? Jakiś chyba bandyta się zbugował. W namiocie się zbugował, kurde, no dobra. Doigrałeś się. No chodź, come on. Come on, lady. O, idą. Czyli już nie ma z czego się śmiać. A to rzucę mu jeszcze parę fireboli i go wykończę. No, come on. O kurde. Walną mnie. A, jak prawdziwa walka. O kurde. No. Dobra. No chodź. O kurde. Muszę uważać. Bo teraz to mnie może zabić. On się zbugował i to ostro. Dobra. Bitch. Pięknie. Pięknie go wykończyłeś. Teraz trzeba się wyleczyć trochę. No to bierzmy się za miksturki. Gul gul. Smażone mięso. Teraz może trochę coś z maną. O ile mogę jeszcze. O, mleko mi może dodawać manę, ale nie, będziemy za długo pić. Nie, ja się tak nie bawię. Się tak nie bawię. Coś innego. Wino też będzie mi długo regenerowało. Kurde, nie ma czegoś innego, co by mi mogło manę wyleczyć, albo... A, dobra. Kij z tym wypiję miksturę. Okej. Mhm, dobra. Trzeba się przygotować na kolejną walkę. Tam się dalej zbugował bandyta. Rzucamy w niego fireballem. Dobra. Widać, że już szykuje się ostra walka. O kurde. Jep. Ciul, nie walniesz już mnie. No ho, come on, come on. Fuck me, baby. O kurde. Kurde, dobrze się broni na koniec. A, pięknie walnięty. Świetnie. Kolejny bandzior poszedł się walić. Jakiś pierścień. Rzeźbiony pierścień zamorskiej gildii Araxos. To już się podejrzanie robi. Powiem wam od razu.
wypiję sobie kolejną miksturkę many i nie omieszkam wykończyć ostatniego bandziora. Nie, tu jeszcze jeden jest. Ale żal. Dobra, trzeba go będzie wykończyć. Dobra, idzie sobie. Ja go zaraz wykończę. Come on, zapraszam na arenę. Jebuc. Dobra, poddaj się. Nie masz już po co walczyć. Wykończę cię. O kurde, ty szmata. Jak śmiałaś. A, obroniłem. Jep. Nie, epicko się gra już. O kurde. Nie! Koniec, śmieciu. Nie! Ja pieprzę. Jeszcze raz. Ja tak się nie bawię. Kurde, ale skubany. Dobra. Jaki skubany. A, wykończyło się jednego. Siew teraz porządnie wkurzyłem. Masz. Cię już tak skatuje. O tak. Szybko. Dobra. Chowaj tą broń. Ja walę. No nie, no tak się dać pokonać im. No stary. Co z tobą, Bezio? Nie takiego cię kojarzę. Takiego, który kurczę skopie wszystkim. Nieważne komu tyłek. Stary, no zawiodłeś. Znaczy zawiodłem się na tobie. Myślałem, że ich wykończysz szybko. A to lipa, no. No dobra. Skoro tak już niestety wyszło, to nic nie poradzimy na to. Dlatego jeszcze to piwsko wypiję. Koragona, dobra. No i jedziemy z tymi koksami. A! Łucznik. Kurde. Zapomniałem, że pierwszy jest łucznik. No. Celuj sobie ile chcesz, gnoju. Dobra, trzeba będzie mu nawiać. Inaczej, kurczę, zginiemy. Jak to wyglądało, kurde. Dobra. Pewnie koleś sobie już poszedł. To go zaraz wykończę. Chyba, że tam dalej utrzymuje pozycję. Nie. Przestał. Dobra. Jedziemy. Z koksuchem. No odpalaj czar! Co ja zrobiłem? Cholera jasna. No zgasiłem runę, oczywiście. Dobra, widać, że już bandyci na mnie idą. Właściwie lecą. Przestał do mnie strzelać, to wykorzystam moment. Strzelę mu ostatniego fireballa w jego życiu. Jaki frajer, jeszcze mu mało. No dobra, skoro mu mało jeszcze, to mu strzelę tego fireballa i niech już mi da spokój. Jebut, dobra. Jakoś wyszło to. Parę pistk wypijemy. Dobra, ochlejemy się trochę. Ale co mi to? Kolejnego bandziora będę mógł wykończyć. Dobra, idzie jakoś to. A teraz trzeba się skupić na walce, żebym ich przypadkiem znowu nie zginął. Chwileczkę, zapiszę sobie. Awaryjny save. Okej. Okay. Obronimy to oczywiście. O ty. Aaaa!
już nie podejdziesz tu, Kolo. Pięknie, dostał. Okej, okay. A znowu mamy ten pierścień z gildii zamorskiej Araxos. Teraz sobie wypijemy miksturę many. O tak. O! Jezu, wystraszył mnie koleś. A nie, idą teraz grupą. Ja pierprzę. Szmaty. Jeszcze mnie wystraszyły. Ja walę. Dobra. Stój, śmieciu! Nie leczy, staję, śmieciu. Idą, idą jeszcze po mnie. Idą, cioty. No to macie tutaj walkę z farmerzy! Koksy, macie tu walkę. O, już, stawiają się. Koksy górą, koksy górą. Już nie dacie mi rady. Oni mnie jeszcze gonią. Ale to już normalka. No, przestańcie mnie już gonić, naprawdę, to niepotrzebne wam to jest. Stój, śmieciu! Oni, kurczę, tańczą. Nie wiem, co to w ogóle za masakra. O, dobrze, wykończyć ich. No, walka, bitwa pod farmą. Czemu by nie? Tylko muszę uważać, ja tylko szczyla, bo może mnie wykończyć. O, pomoże ci. Podły bandyto! Dobrze. Walnąć. Zabić go. Zabić ta typa. Dobrze. To wy się już nim zajmijcie. Ja przeszedł. O kurde, pewnie już wybił jakiegoś farmera, nie? To już koniec. O kurde. Jednego farmera zabił. No to spoczywaj w pokoju, bracie. Ten frajer nie ma nawet złota. Haha, frajer. Na takie słowo jak frajer. Fajnie. Dwóch farmerów zginęło, ja pieprzę. No to masakra była totalna. Dziękuję wam, farmerzy, za pomoc. A teraz idziemy do namiotu, bo tam jest jakiś namiot. Widziałem. I może coś znajdziemy. Jakiś namacalny dowód na to, że ten koleś na F jest jakimś handlarzem. Przepraszam, odbiło mi się to ostro. Wyjmę jeszcze broń, tak na wszelki wypadek, czy nie ma jeszcze jakiegoś bandziora. Sprawdzam. Dobra, czysto. Jakiś Elwrich. Zaraz go sprawdzimy. Jeszcze bym się sobie chciał otworzyć te skrzyneczki, bo pewnie mają coś ciekawego. No to teraz, wiecie co, może ja zapiszę jeszcze, tak na wszelki wypadek, i zacznijmy teraz przeszukiwać. Złamał się, wczytujemy postępy. Wiecie, ja tu muszę być ekspertem, bo jak nie będę ekspertem, to będzie marnie. Okej, okay. Czyli w drugą stronę, złamał się. Okej, okay, otworzyło się. Ile mam jeszcze wytrychów? Bo ja cię, muszę mieć pewność. O kurde, 4. To teraz kolejny awaryjny save. Dobra. No to teraz pewnie w drugą stronę nie. Tak. No cholera, trzeba wczytać awaryjnego save'a. Ja chcę je wszystkie otworzyć. Dla mnie tu nie ma po prostu bata. Okej, okay, otwieramy skrzynkę. Okej, okay, otworzyłem. Laska, o super. Będę mógł laską kogoś tłuc. Chociaż na co mi laska, powiedzcie mi. Ale zaraz, może coś... Nie ma jednak. No to słabo. A zaraz, coś sobie przypomniałem. Tu jest chyba jakiś skarb, o ile się nie mylę. Tego pirata Grega. Dokładnie za tymi krzakami. Pozbieram sobie krzaczki. Właściwie zielska, ale okej. Okay. Tu gdzieś jest X. O proszę, mamy X-a. I kopiemy. Ciul. Jeb. Boom headshot. Jebut. Ach, sądzę, jakiś amulet. Się znalazłem. Jakiś amulet. Amulet dębowej skóry, o ja się przyda. Super. Mnie by się przydało.
Dobra, wiecie co? Porozmawiamy jeszcze z tym kolesiem. Przeszukamy tutaj. O kurde, skóry warga. Nie no, ja to wszystko biorę. Pogadamy jeszcze z kolesiem i zakończymy. Niebiosą, niech będą dzięki. Dzięki. Nie ma już bandytów. Ocaliłeś mi życie. Tak, ocaliłem. Kim jesteś? Mam na imię Elvrich. Pochodzę z miasta. Aha. Ci bandyci porwali mnie i uwięzili. Okej. W mieście coraz częściej znikają ludzie. Nic mi o tym nie wiadomo. Wiem tylko, co mi się przytrafiło. Co właściwie się stało? Poszedłem na umówione spotkanie z dziewczyną. Z laską, na imię tak, Lucia. Razem planowaliśmy uciec w góry, jak najdalej od miasta i jego problemów. Aha. Przyszedłem na miejsce, ale wtedy nagle wyskoczyli bandyci i związali nas. Próbowałem walczyć, ale bezskutecznie. Było ich więcej. Swoją drogą, nie widziałeś ich może? Czego od was chcieli? Udało mi się ich podsłuchać. Nie zrozumiałem wszystkiego, ale chyba planowali sprzedać nas w niewolę. A może jeszcze mi o tej Lucii opowiedz. Lucia mieszkała w dzielnicy portowej i pracowała dla tego drania Bromora. Jest bardzo piękna. Tyle to ja wiem. Dokąd planowali was zawieźć? Gdzieś na Korinis, ale bez statku chyba nie można się tam dostać. Zaciągnęli mnie na przystań przy piaszczystym brzegu. Jacyś piraci mieli tam obóz. Jeden z bandytów poszedł rozmawiać z piratami. Kłócili się dość zażarcie. Sądzę, że bandyci chcieli, aby piraci ich przewieźli. Ale tamci nie zgodzili się. Bandyci zaszyli się tutaj i postanowili czekać na dalszy rozwój wypadków. Wyglądało na to, że nie mają żadnego pomysłu. A potem zjawiłeś się ty. A dziękuję. Wiem, że jesteś moim fanem. Piraci w Collins? Nie wiem o nich zbyt wiele. Po raz pierwszy widziałem ich właśnie na przystani. Zawsze starali się nie rzucać w oczy. Jeden z nich jest poszukiwany w Korinis. Boją się, że zawisną. Pewnie to skip, dlatego nie? Żadnego z nich nie spotkasz w mieście. Gdzie jest ta przystań piratów? Nie tak daleko od przystani w Korinis. Stań na pomoście i patrząc na morze, wsiądź do łódki i skieruj się w prawo, płynąc wzdłuż wybrzeża. Wydaje mi się, że przystań znajduje się w pierwszej małej zatoczce, którą napotkasz. Spoko. Dobra. Czy bandyci, którzy was porwali, mieli przy sobie większy ładunek broni? O tak! Mieli jej tyle, że ledwie byli w stanie wszystko udźwignąć. Uciekli w kierunku farmy Sekoba, zabierając cały oręż. To tam w kolejnym odcinku się skierujemy. Gdzie jest teraz Lucia? Rozdzieliliśmy się na rozdrożu w pobliżu farmy Onara. Bandyci powlekli ją do lasu za farmą Sekoba. Niech Inos mają w opiece. Naprawdę, powinieneś wrócić do miasta. A myślałeś, że co zrobię? Od razu pójdę do mistrza Torbena. Będziesz teraz szukał bandytów? Wygląda na to, że tak. Jeśli odnajdziesz Lucię, zabierzesz ją do miasta, prawda? Tak. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, dobra. Zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I koleś, zbugowałeś się i to ostro. Pobudka, mistrzu. Odłóż broń. Dobra. Spryciarz. Trzymajcie się, na razie. Z tej strony był Skorpio.